Policjanci opolskiej policji bardzo chętnie angażują się w tego typu działania. Sami chętnie oddają krew i tak jak dzisiaj organizują takie akcje. My na co dzień kierujemy się hasłem pomagamy i chronimy i właśnie w ten sposób pomagamy ludziom. Jeżdżąc na różne interwencje czy też wypadki drogowe, mając kontakt z osobą poszkodowaną, sami widzimy jak ta krew jest potrzebna i zachęcamy wszystkich do tego, żeby dzisiaj dołączyli do naszej akcji. Także zarówno mieszkańców Opola, jak i osoby, które są tutaj przejazdem, zapraszamy do naszego krwiobusa. Jeśli ktoś jest dzieckiem, to żaden problem. My tutaj za nami mamy stanowisko, gdzie można pokolorować z policusiem różne rysunki. Jest też miasteczko ruchu drogowego, gdzie można sprawdzić umiejętności małego rowerzysty. Także zapraszamy do dołączenia do naszej akcji. Oprócz tego, że oddajemy krew, też uczymy dzisiaj pierwszej pomocy, bo to też jest ważne, żeby każdy potrafił w pierwszej chwili pomóc drugiej osobie, która znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Oprócz tego osoby, które przyjdą oddać krew, mogą zobaczyć także wyposażenie policyjne, radiowozy, najnowsze motocykle z nowym neonowym oznakowaniem, które wykorzystujemy w służbie. Dodatkowo jeszcze jest stanowisko z doborem, także jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące doboru do policji, rekrutacji, to mamy tutaj specjalistów, którzy chętnie odpowiedzą na różne, rozwijają różne wątpliwości. Myślę, że jako policjant, myślę, że również po służbie pomoc ludziom poprzez oddawanie krwi jest bardzo potrzebna. Z doświadczeń ze służby można zauważyć pewne sytuacje, gdzie ta krew jest bardzo potrzebna. To już jest mój trzeci raz. Myślę, że również będę powtarzał oddawanie krwi w przyszłości. Na stole widzimy sprzęt, który jest nam pomocny do poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym. Mamy tu urządzenia GPS Garminy, z których korzystamy. Tutaj na mapie wyświetlają się właśnie położenia tych urządzeń. Możemy to na bieżąco śledzić, gdzie są dane grupy w terenie. Dodatkowy sprzęt mamy termowizja, noktowizja, lornetki, które są nam przydatne w działaniach poszukiwawczych. Generalnie od zgłoszenia jest później ogłaszany alarm, zbieramy się to maksymalnie do godziny czasu, wyruszamy na miejsce, gdzie osoba zaginęła, rozpoczynamy poszukiwania, te poszukiwania trwają do czasu odnalezienia. Ważne jest, żeby pamiętać, że nie ma czegoś takiego, że od zaginięcia czekamy 24 godziny, 48 godzin, czy jeszcze dłużej dopiero udajemy się na policję, żeby zgłosić zaginięcie. Jeżeli tylko pojawią się przesłanki, które mogą wskazywać na to, że osoba, jest jej życie, zdrowie zagrożone, nie wraca do domu, natychmiast udajemy się do najbliższy komisariat policji, gdzie zawiadamiamy o takim zaginięciu i procedura już zostaje uruchamiana celem poszukiwania tej osoby.